Cześć Ławica, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj jestem na fragmencie rzeki, nad którym często bytowałem jesienią i łowiłem tutaj szczupaki. Dzisiaj natomiast jestem z delikatnym sprzętem, w zasadzie z nowym sprzętem. Mam ze sobą kijek Mistral Lexus Med 95, 1 do 7 grama, przetestujemy. Jest to kij krótki, krótszy niż ten Microflex, którego miałem przecież przez cały sezon poprzedni. Krótki też jest dolnik w tej wędce. Będę się musiał przyzwyczaić, aczkolwiek już jest jedna fajna rzecz. Mamy tutaj ten uchwycik na haczyk czy kotwiczkę. Nie trzeba zahaczać o przelotki, a więc to zawsze na plus. Warunki, jakie mamy dzisiaj, no to wysoka woda oraz pośniegowa woda. A to oznaczać może tylko tyle, że ciężko będzie dorwać jakąś rybę, ale oczywiście znacie mnie, zawsze optymistycznie podchodzę do sprawy. Nastawiam się na okonie i jazie, będę łowił je na jakieś mniejsze przynęty robako podobne, bo w naszym okręgu do 5 cm można używać przynęt w tym okresie do maja, tak więc na takie przynęty będę próbował. I teraz pytanie, dlaczego jasia, nie kleń? No otóż dlatego, że rybostan tej rzeki jest bardziej bogaty w jazie i jak już będę się czegoś spodziewał innego niż okonia, no to jazia. No i oczywiście tych wrednych szczupaków, których w żadnym wypadku dzisiaj nie chcę łowić. Spokojnie. Aczkolwiek wiemy, jak to działa. Potrafią one przecież żerować, nawet jak mają okres ochronny. No niestety, wygłodniałe to są stworzonka. Myślę, że będę łowił jakąś godzinę, może półtorej. Zobaczymy, czy będzie w ogóle jakaś oznaka żerowania ryb. Zobaczymy, czy rybki są aktywne. No bo, tak jak mówię, nie ma co też dłużej siedzieć. W każdej chwili oczywiście się mogą odpalić te ryby, ale jednak warunki, czyli ta woda pośniegowa, no jest dosyć ciężkim okresem w łowieniu nad rzeką na spinning ryb drapieżnych. No i nie tylko, wiadomo, białoryb też na to raczej nie najlepiej reaguje i wzmożona aktywność jest jeszcze bardziej. Zima w ogóle to ciężki okres, jak się przekonaliście na moich filmach w styczniu. A propos stycznia się wypowiem już na koniec odcinka. Zrobimy podsumowanie stycznia, plany na luty też omówimy i ogólnie szerzej przeanalizujemy różne rzeczy i powiem wam o nowych rzeczach w sumie. Bądźcie ze mną, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, jeśli wam się spodoba oczywiście, bo może złapiemy jakąś rybę, to już się dowiecie oglądając dalszą część. A jeśli jesteś nowy na moim kanale, to zapraszam cię do dołączenia ławicy i do przyciśnięcia przycisku subskrypcji. Ja już idę łowić, a wy jeszcze, jeśli jeszcze zostajecie do tego momentu, możecie napisać, jak tam wam minął wędkarsko styczeń 2022, bo mnie mizernie. Zaledwie 4 rybki złowiłem, z czego jedna to agresywna płoć, która uderzyła mi na blaszkę spod lodu. Dobra, łowimy? Nie śpimy? Come on! Dobra, no jeszcze raz was zachęcam oczywiście do zostania do końca odcinka, no bo naprawdę chcę poruszyć wiele rzeczy ważnych dla mnie, mam nadzieję, że ważnych też i dla was, bo będą dotyczyć one po prostu kolejnych odcinków. Zaczynam łowić oczywiście na robako podobną przynętę, na czeburaszce 2,5-gramowej, w kolorze czerwonym czeburaszka. No zobaczymy, no pamiętam jesienią zawsze, jak miałem ten akcent czerwieni przy łowieniu okoni w jakieś przynęcie, no to wtedy naprawdę to robiło różnicę, no te okonie były bardziej agresywne, bywały przynajmniej takie dni, nie zawsze tak było oczywiście, ale ta czerwień zawsze ich pobudzała, szczególnie szczupaki, ale oczywiście szczupaków dzisiaj absolutnie nie chcę łowić. Oczywiście prowadzenie o tej porze roku, czyli powiedzmy już teraz na przełomie stycznia jesteśmy lutego, no to musi być jednak bardzo powolne. Te ryby są anemiczne i jak już mają uderzyć, to raczej w przynętę, która jest naprawdę wolno prowadzona, leniwa, tak samo jak one same. Czyściutka woda, dlatego fluokarbon to rzecz obowiązkowa. Jeśli już mam mówić coś o tym kiju, to na pewno czuję, że jest on dużo szybszy niż Microflexi. Czy to dobrze, czy źle, no to już preferencje. Ja osobiście jednak wolę bardziej miękkie kije, aczkolwiek trzeba sprawdzać różne wariacje, rozwijać się w tym wędkarstwie. Nie można łowić cały czas na jeden i ten sam kij. Na pewno zacięć pustych powinienem mieć mniej, dzięki temu, że ten kij jest szybszy. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. O ile mam jakąś tam małą nadzieję, że jestem w stanie dzisiaj złowić jasia, o tyle o tej porze jest to niezmiernie ciężkie, raz jeszcze powtarzam, ale w marcu czy w kwietniu, jak już się temperatura wody zdecydowanie podniesie, naprawdę to będzie okres, kiedy będę chciał dorwać tutaj jazie, których naprawdę jest sporo w tej rzece mimo wszystko. Że to PZW. Tak szczerze obserwując wyniki moich kolegów, doszedłem do wniosku, że o tej porze najważniejszą rzeczą jest po prostu znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie. Połowi ten, kto znajdzie się naprawdę w odpowiednim miejscu i czasie, gdy jest jakaś fajna zmiana pogody, gdy na przykład wychodzi słoneczko, gdy ciśnienie jest odpowiednie, wtedy ryby nawet w tym okresie potrafią intensywnie żerować. Tak więc nad wodą trzeba być jak najczęściej, żeby jak najlepiej łowić i najskuteczniej. Preferujecie łowić takimi krótszymi dolnikami w wędce, czy dłuższymi? Dajcie znać w komentarzu, z chęcią poczytam, bo ja szczerze to mam długie ręce i może czasem bardziej wolę jednak, jak ten dolnik jest dłuższy, jak na przykład w Microflexie, aczkolwiek pewnie to jest też kwestia przyzwyczajenia. Jestem naprawdę ciekaw, czy to też zależy od długości rąk, że się lepiej łowi osobom z dłuższymi rękami, po prostu dłuższymi dolnikiem i tak dalej. No dajcie znać w komentarzu,
Jakie wy dolniki bardziej lubicie? No minęła jakoś około godzina i powiem wam, no nie ma żadnego kontaktu z rybą, chyba zaraz będziemy kończyć, bo nie widzę tego, kurczę, ta woda pośniegowa, ta wysoka woda pośniegowa. No nigdy jakoś specjalnie dobrych efektów nie miałem o tej porze. Są zdecydowanie lepsze okresy na łowienie ryb, tak więc zaraz sobie pogadamy i zaraz sobie skończymy tą dzisiejszą wyprawę. Koniec łowienia, tak jak obiecałem, przeanalizujemy sobie parę rzeczy, parę kwestii poruszymy. No i może zacznę od tego, że dzięki wielkie, że jesteście, że oglądacie moje filmy, bo w tym miesiącu ryb można na palcach jednej ręki policzyć, ile było na odcinkach, a odcinków było paręnaście, a wyświetlenia naprawdę przyzwoite i łapeczek w górę też dużo dawaliście, mimo tego, że prawie bez efektu. Dziękuję wam bardzo, że jesteście. Ławica, naprawdę wam to wynagrodzę w kolejnych miesiącach. Tak naprawdę ten rok jest pierwszym rokiem, kiedy naprawdę poważnie mogę zacząć traktować YouTube'a. Wcześniej nie mogłem, nie miałem tyle czasu, bo szkoła od poniedziałku do piątku, w weekend też czasem coś wypadało i raz w tygodniu mogłem być na rybach. Teraz studiuję zaocznie, weekendy mam tylko zajęte i naprawdę ten rok będzie wyjątkowy i dam z siebie wszystko, żeby jak najlepiej rozwinąć ten kanał i żeby jak najlepiej wam się oglądało te filmy. Obiecuję, zrobię wszystko, co w moim serduchu, zrobię wszystko, na co mnie stać i mam nadzieję, że też w tym okresie rozwinę się bardzo, bardzo wędkarsko, że będę miał więcej wiedzy, że naprawdę jakieś konkretne ryby wyjadą w tym sezonie, bo naprawdę, jeśli wszystko pójdzie tak, jak mam to w głowie wygenerowane, to będzie kozak sezon. Na pewno bardziej w każdym bądź razie kozacki niż ten pierwszy miesiąc w tym roku, styczeń. Przybyło niecałe 270 subskrybentów. Do ławicy Fifena przybyło tyle jednostek. Cieszę się bardzo, aczkolwiek tak jak mówię, mówiłem w grudniu, że moim celem jest 10 tysięcy subskrypcji na ten rok, 10 tysięcy, żeby było ławiczanów, żebyśmy mogli stworzyć potężną armię i podbijać galaktykę. Nie no, ale oczywiście chodzi mi o to, że za wolno, w tym miesiącu po prostu za wolno się rozwijał kanał, ale widzę, co zrobiłem źle, widzę, że nie dotrzymałem obietnicy, którą wam przecież dałem na początku roku, że nie było tak często odcinków, miały być daily z przerwami weekendowymi na jakieś egzaminy, studia i tak dalej, ja was miałem uprzedzać o tym, ale w końcu wyniki zrobiły się takie słabe w tym miesiącu, że naprawdę odpuściłem parę wypadów, żeby zająć się innymi rzeczami, które w przyszłości oczywiście zaowocują, bo są te rzeczy oczywiście związane z moim kanałem. Tak więc jak obiecam wam, że luty będzie dużo lepszy, to na pewno nie skłamię. A skoro już przechodzimy do lutego, no to słuchajcie, w lutym przede wszystkim kończy się okres ochrony na pstrągi w wielu moich pobliskich wodach. Dlatego pstrągów będzie dużo więcej. W tym miesiącu byłem tylko raz na pstrągach, słuchajcie, no jakaś padaka. Luty pod znakiem pstrągów, luty też pod znakiem okoni, jeśli nie będzie lodu, to oczywiście będzie dropshotowe łowienie. Mam nadzieję, że jak nie będzie lodu, to połowię sobie na dropshota na jakiejś wodzie stojącej, gdzie wyniki będą dużo lepsze niż nad rzekami naszymi. A jeśli będzie lód, to też mam nadzieję, że będzie na tyle gruby, żeby atakować nie tylko wodę, która była na ostatnich odcinkach, ale także dużo większe zbiorniki, żeby dorwać dużo większe garbusy. Prosta sprawa. Oczywiście inne gatunki też mam w lutym w głowie, ale nie chcę już nic obiecywać aż tak bardzo jak w tamtym miesiącu, bo po prostu ja widzę, jak to wygląda na naszych wodach w tym sezonie. Nie jest łatwo, aczkolwiek mogę obiecać, że pstrągów i okoni będzie trochę. Mam nadzieję, że nie ugryzę się w język potem, że nie będę musiał za te słowa przepraszać. Zbliżamy się do 3000 subskrypcji. To jest kolejny punkt, o którym muszę powiedzieć, bo słuchajcie, co 1000 subskrypcji będzie się pojawiało zupełnie coś nowego na moim kanale, jakiś nowy aspekt, nowe rozwiązanie, jakieś nowe kompletnie rzeczy. Tak więc, jeśli jesteście ciekawi, no to zasubskrybujcie. Jeśli nie subskrybujecie, to jest sprawa oczywista, a jeśli subskrybujecie, to nie dawajcie unsuba, proszę bardzo. A tak serio, to niedługo się zbliżamy do 3000 i wtedy ogłoszę, co będzie nowego, jaka będzie zmiana, bo będą zmiany.
zmiany grube. Mam już zaplanowane wszystko. Mam też zaplanowane szalone odcinki na ten sezon. Mam nadzieję, że naprawdę one odpalą, bo są tak przekozackie, tego nigdzie jeszcze, słuchajcie, nie było. Oczywiście nie powiem wam teraz, co to są za plany na odcinki, bo przede wszystkim nie wiem, czy to wypali i chcę uniknąć jakichś tam plagiatów. W lutym także parę nowości grubych wjeżdża na mój kanał. Zobaczycie, oglądając kolejne odcinki w lutym. Naprawdę, naprawdę zapowiada się sztos luty. Generalnie będą gry fruty. A nie, no tak serio, to naprawdę będzie coś nowego. Nie, więcej nie mogę zdradzić po prostu. Nie mogę. Muszę się teraz akurat ugryźć w język w tym momencie. Tak samo jak z tymi planami na odcinki. Pojawią się zupełnie nowe rzeczy, zupełnie nowy sprzęt. W lutym także zrealizuję dla was dwa konkursy, co najmniej. Obiecuję wam to tutaj. Trzymam rękę na pulsie. Obiecuję, że będą konkursy, co najmniej dwa w lutym. Tak, możecie pisać, jeśli nie dotrzymam słowa, to będę musiał, nie wiem co, zrobić. Łowić 12 godzin chyba w lodowatej wodzie, żebyście mi wybaczyli. Jeszcze wracając do stycznia, to oczywiście widzieliście, że było 12 odcinków, razem z tym, który teraz wypuściłem. Chyba na koniec miesiąca jakoś tak to wypuściłem. W każdym bądź razie widzieliście, że było ich dosyć sporo. Różnorodne były jednak, mimo wszystko, bo raz spokojne klenie, później szalony klimat na okoniach podlodowych, i ostatni odcinek to było już naprawdę takie typowe ciśnięcie beki. Nie wiem, czy wam się spodobało, ale czasem, od czasu do czasu, gdy ryby nie biorą, to chyba warto jednak trochę humorku wprowadzić. I te moje clickbaity słynne na tytułach, no wybaczcie, muszę jakoś ściągać uwagę nowych widzów, żeby jakoś ta ławica się poszerzała. I o ile mówię o lutym bardzo dobre słowa, o tyle muszę wam powiedzieć, że będzie teraz przerwa tygodniowa. W pierwszym tygodniu lutego nie będzie kompletnie nic się działo, z tego względu, że będę na tydzień w pracy. Znalazłem taką fajną fuchę, tylko na tydzień. Potem 3 tygodnie już cisnę YouTube'a, cisnę ostro, bo będą daily vlogi, mam nadzieję, nie obiecuję, że będą daily vlogi. Czas pozwoli, jeśli wszystkie inne rzeczy będą współgrać, to będzie daily w lutym. Po 6 lutego atakujemy ostro. Dobra ławica, dzięki wielkie, że wytrzymaliście ze mną cały styczeń i dzięki wielkie, że jesteście w ciągu dalszym ze mną. A teraz już będę zmykał, życzę wam połamania kija i udanych połowów w lutym. Trzymajcie się, sayonara.